Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na kanale Pink Pink Studio. Mam ze sobą Paulinę, która odważnie i dzielnie zgodziła się wystąpić dzisiaj jako modelka do makijażu mineralnego marki Lili Lolo. Jest to, no, każda marka mineralna ma swój sposób aplikacji i one się nieznacznie, ale jednak od siebie różnią. Każdy też efekt jest troszeczkę inny. Słowem wstępu. Paulina, mówiłaś, że masz AZS, tak? Tak. Czyli suchą skórę? Tak. Każdy podkład sprawia, że moje skórki są bardzo widoczne. Znaczy taki płynny, tak? Czy w ogóle sypkie to też? To znaczy uważam, że mineralny jest jedynym, który mi pomaga. Nie roluje się na skórkach i ich nie podkreśla. A jak byś określiła, jakie są takie codzienne kłopoty z twoją cerą? Jak to wygląda? Zwłaszcza w tym sezonie, kiedy jest ciągle włączone ogrzewanie, robią mi się czerwone plamy, które są dodatkowo suche, więc trudno je zamaskować, bo nie dość, że chodzi o kolor, to jeszcze podkreśla ich suchość. Zależy ci tak ryciu na lekkości, na tym, żeby skóra nie była bardziej sucha, tak? Tak, zdecydowanie. A powiedz mi, jak dbasz o skórę? Co robisz, żeby ją pielęgnować? Co robię? Głównie myję twarz metodą OCM, czyli olej, ciepła woda i tak dalej. Raz w tygodniu pielęgnuję i używam różowej glinki do delikatnej skóry. Oprócz tego na wieczór używam przeważnie maści, a nie z apteki. Na dzień stosuję lekki krem nawilżający. Tyle, nie wiem, co więcej. Bo co jest ważne, jeżeli chodzi o kosmetyki mineralne, najważniejszą sprawą jest nawilżenie. Pudry mineralne nie będą trzymały się twarzy, która nie jest dobrze nawilżona. Nawilżyłyśmy więc okolice pod oczami i twoją skórę lekkim kremem. Co można także zrobić, i to też powiększa krycie podkładów mineralnych, to zaaplikować krem BB. Niestety ja nie mam odcienia, to jest odcień, który ja używałam, średni, medium, i on jest dla ciebie trochę za ciemny, ale to możesz zawsze też zrobić. Są to oczywiście dodatkowe produkty, ale wydaje mi się, że sam podkład mineralny to też jest wystarczające dla ciebie krycie. Bo co prawda masz, mówiłaś, zaczerwienienia delikatne, ale myślę, że to nie jest nic takiego, z czym puder mineralny sobie nie poradzi. Jeszcze chciałam cię zapytać o okolice pod oczami. Czy używasz jakiegoś korektora? Tak, używam korektora. Najjaśniejszego Essence, płynnego. Płynnego. Więc korektor aplikujemy przed aplikacją podkładu. I oczywiście są korektory mineralne, ale te korektory mineralne to zwykle używamy punktowo na buzi, na jakieś przebarwienia, czy właśnie rzeczy, które chcemy dodatkowo zamaskować. Natomiast szczerze mówiąc, ja nie polecam korektora mineralnego sypkiego pod oczy, ponieważ on może trochę wysuszać, więc dużo lepiej jest zaaplikować pod oczy korektor w płynie, w kremie, taki, który odpowiada nam, jeżeli chodzi o stopień krycia, i potem utrwalić go po prostu tym pudrem, którym będziemy utrwalać makijaż. Co jeszcze jest ważne? Wiele kosmetyków nazywa się mineralnymi, ale de facto nimi nie jest. Ponieważ prawdziwy kosmetyk mineralny to taki, który składa się z niewielu składników. Zanim przejdziemy do aplikacji sypkiego pudru mineralnego, podkładu mineralnego, zneutralizujemy sobie troszkę zasinienia pod oczami. Oczywiście można zrobić tak i zrobić makijaż oczu najpierw. Jeżeli robimy jakiś mocniejszy makijaż, to nawet rekomenduję, bo może nam się coś osypywać. Natomiast zaczniemy tradycyjną metodą, taką szkolną, od zrobienia buzi. I ponieważ już mamy buzię nawilżoną, to nałożę teraz trochę korektora pod oczami. Dobrze, mam tutaj jasny taki korektor z marki Puro Bio. Taki wziąłam odpowiedni dla kolorytu Pauliny. I pędzelkiem do góry spójrz. Pędzelkiem nałożę pod oczy. Będę się starała bardzo delikatnie. Paulina, zdaje się, nie maluje się za bardzo, więc widzicie, jak czasem tak jest przy wrażliwej skórze, że wszelkie dotykanie okolicy oczu nie jest dla kogoś zbyt przyjemne. Jest tak, prawda? Tak, no właśnie. Generalnie u wrażliwców jest to często spotykana przypadłość.
Czyli masz nałożony korektor pod oczami, bardzo delikatnie. Możemy zawsze do tego wrócić oczywiście, ale chodzi o to, żeby ta granica potem nie była widoczna, bo jakbyśmy zaczęły nakładać na produkt sypki, to mogłoby się tam zadziać jakieś zważenie albo inna sytuacja. Co jest jeszcze ważne, żeby mieć przy podkładzie mineralnym? Talerz, albo spodeczek, albo coś szklanego, ponieważ bardzo łatwo się myje higienicznie takie rzeczy. I szczególnie osobom, które mają skórę tłustą, czy mają jakieś zmiany na skórze, zalecam coś takiego, żeby codziennie myć taki talerz właśnie dla zachowania tej higieny. Bo zaczęłam mówić o produktach, że są naprawdę bardzo długotrwałe, ale jeżeli używamy tej pokrywki do rozprowadzania podkładu, do nabierania podkładu codziennie, to te bakterie tam jednak się znajdują. To będzie wszędzie, więc użycie szklanego naczynia, może to być taki spodeczek, nie wiem, często do oliwy jest taki malutki, albo taki kiedyś tradycyjny do herbaty. To powoduje, że nie mamy jakby, nasz produkt nie ma styczności z naszymi bakteriami, które nie mają szansy się wtedy w tym produkcie rozwijać. I to jest rzeczywiście bardzo ważne. Więc naszą aplikację, tutaj mam mały słoiczek tego odcienia, który jest dobry dla Pauliny, i nasypuję go na spodeczek. Czyli pędzel nie będzie miał styczności z tym słoikiem, tylko nasypię po prostu nie za dużą, bo tutaj nie mam sitka, ale nie za dużą staram się ilość podkładu nasypać na ten spodeczek. I będę zaczynała aplikację. Mam tutaj dwa pędzle, które możecie dostać na stronie Lili Lolo. To jest Super Kabuki i Baby Buki. Słodkie nazwy. No ten jest uroczy, no ale tutaj no to powiedziałabym, że to tylko i wyłącznie na podróż, ponieważ jest tak malutki, że nawet trudno się go trzyma. No i oczywiście ta aplikacja będzie trwała dużo dłużej takim małym pędzelkiem. Natomiast na co dzień mamy ten Super Kabuki. Jeżeli takiego pędzla nie mamy, no bo wiadomo, że to może też trwać jakiś czas, zanim sobie kupimy resztę produktów, to możemy też nakładać innymi pędzlami. Tutaj mam taki, chodzi o to, żeby tego włosia było dużo, ale nie było też super bardzo zbite. Może być taki pędzel, no ewentualnie może być coś takiego, to jest akurat pędzel Sculpting Brush z Real Techniques. No tych pędzli jest trochę, no ale oczywiście te takie specjalnie zaprojektowane do pudru mineralnego nadawać się będą najbardziej. Co robimy? Maczamy pędzel w podkładzie, tak żeby cały podkład nam zniknął do tego pędzla. Chcemy nabrać cały podkład do środka i wmasowujemy go w pędzel. Chodzi o to, żeby dostał się jakby do końca włosków. Jeżeli już nam nie wchodzi, to możemy sobie zostawić na następną turę. Natomiast co jest ważne, żeby tym pędzlem stukać odenko. Czyli tutaj akurat mam spodek, to strasznie hałas, ale ostukam o rękę. Co to daje? Podkład wchodzi nam w resztę włosków i nie będzie tak, że dotkniemy nim do twarzy i zaraz wszystko nam się osypie i za chwilę będziemy nabierać podkładu znowu, tylko po prostu da nam taką równomierną aplikację na całą twarz. On będzie sobie po prostu wypływał jakby z tego pędzla tak stopniowo. I to jest bardzo ważne, ten ruch wmasowujący, stukujący podkład w pędzel. Metod aplikacji jest w zasadzie nieskończenie wiele, bo każdy może sobie swoją wypracować. Natomiast taka aplikacja najbardziej znana i efektywna w zasadzie dla każdego rodzaju skóry to są koliste ruchy, zaraz to pokażę. Odwróć troszkę głowę tu, żeby było widać, to są koliste ruchy na policzku. Więc wykonujemy takie koliste ruchy. Jeżeli skóra jest bardzo sucha, czy jeżeli skóra jest tłusta, to możemy robić stemplowanie. Wtedy to krycie jest dużo większe podkładu. Albo możemy robić takie ruchy z góry na dół. Wtedy, tak jak mówiłaś o swoich skórkach, wtedy tych skórek nie podnosimy. Jeżeli takie skórki są, to spowoduje, że nie podnosimy tych skórek do góry, tylko po prostu idziemy wraz z nimi i to nie spowoduje, że będziemy gorzej wyglądać po prostu z podkładem. I co jest ważne, nie nakładamy tego podkładu dużo, tylko nakładamy kilka warstw w miarę potrzeb. Czyli kolistymi ruchami sobie ten produkt wmasowujemy. I powtarzamy wszystkie czynności.
To jest trzecia warstwa. To są bardzo cienkie warstwy, bardzo delikatne. I jak nałożę wszystkie warstwy, to przejdę do delikatnego pokrycia tych drobnych niedoskonałości, które być może jeszcze będą przebijać korektorem mineralnym. Teraz przechodzę, mam troszeczkę korektora mineralnego na spodeczku. Delikatnie pokrywam zmiany i blenduję w skórę, tak żeby różnica nie była widoczna pomiędzy zakrytym zaczerwienieniem a podkładem. No, są takie drobiazgi, ale oczywiście są osoby, które mają spore zmiany skórne. I wtedy to rzeczywiście ma znaczenie, żeby to było dobrze pokryte. Jest jeszcze taka maść, którą kupuję na iHerb. I to jest maść cynkowa z kolorem. I jeżeli rzeczywiście te przebarwienia czy zmiany skórne są duże, to można taką maść cynkową też przed aplikacją podkładu nanieść na takie najgorsze miejsca, bo to będzie wtedy też działanie lecznicze. I to też może być pomocne. Natomiast jeśli nie ma takich jakichś strasznych zmian, tak jak u Pauliny, to taki korektor mineralny w zupełności wystarczy samodzielnie. Potem jeszcze będziemy ten koloryt skóry wyrównywać poprzez nałożenie bronzera, rozświetlacza troszkę. Zrobimy taki naturalny makijaż, wszystko kosmetykami Lili Lolo, żeby to było widać, jak to wszystko wspólnie działa w zespole, że tak powiem. Kolejnym produktem, jakiego użyję, będzie Flawless Silk. To jest puder taki wykańczający, który utrwali nam cały makijaż, scali podkład z korektorem, utrwali także twój korektor pod oczami. Mamy jeszcze Flawless Matte dla skóry takiej bardziej tłustej, ale u ciebie zdecydowanie lepiej zagra ten Flawless Silk. Znowu podeczek. On taki, ten jest akurat w kolorze takim lekko brzoskwiniowym, więc on wyrówna też trochę koloryt i spowoduje, że jakieś zaczerwienienia dodatkowo jeszcze będą zneutralizowane. Utrwalam tym pudrem korektor pod oczami. I całą resztę makijażu. Od razu ten makijaż nabiera takiego blasku, ponieważ twoja skóra jest dość przesuszona, to jakby nie ma tego wrażenia aż tak dużego tej pudrowości. Kolejny krok to bronzer mineralny, mam tutaj też rozświetlacz, to jest zestaw Scalp & Glow. Chciałabym, żebyś teraz pokazała troszkę właśnie w tą stronę, jak wygląda skóra po tym podkładzie mineralnym z wykończeniem pudra, ale zaraz pokażemy też całkowicie efekt końcowy. Delikatny kontur ci zrobię. Kontruję czoło, troszkę przyciemniam. To po prostu powoduje, że twarz nie jest taka płaska, tylko używam różu Just Peachy. To jest taki naturalny odcień, właśnie bardzo dobry do takiej jasnej cery. Delikatnie blendowuję go w ten bronzer, który już mamy. Spieszysz i robisz bardzo minimalny makijaż, a chcesz wyjść i nie chcesz wyglądać, jak jesteś dopiero co upudrowana, to mamy coś takiego jak Make Up Mist. Można też zamiast tego użyć hydrolatu jakiegoś. I Make Up Mist po prostu spowoduje, że ten proces się bardzo przyspieszy. Utrwali ten makijaż, scali te wszystkie warstwy i spowoduje, że efektu pudrowości nie będzie. To zamknij teraz oczy i ja szybko cię utrwalę. Dobra. Okej. Okay.
Okej, okay, zamykasz tak. I na chwilę nie oddychaj. Teraz przejdę do makijażu oczu. Jeszcze potem wrócę, by rozświetlić cerę. Teraz zamknij oczy, a ja nałożę i tym pędzlem, którym nakładałam korektor, nałożę trochę bazy na powieki. To jest baza Eye Primer, też z Lilalo. Ona doskonale sprawdza się z sypkimi cieniami mineralnymi, bo powoduje, że się mniej osypują. My dzisiaj sobie użyjemy cieni prasowanych z Lilalo, które no, to są też naturalne, mineralne cienie. Okay, mam tutaj paletkę Lilalo. Już ją widzieliście, Light B, takie naturalne kolory. Zamknij. Na całą powiekę nakładam pierwszy odcień. To jest matowy, taki prawie cielisty, jasny róż. Drugi odcień, taki troszeczkę połyskliwy, jasny róż nakładam we wewnętrznym kąciku, żeby chcę, żeby ten makijaż był świeży, taki rozświetlający i dziewczęcy. I nieco ciemniejszy odcień nakładam w zewnętrznym kąciku. Wszystko zblenduję tym pędzlem do blendowania za pomocą bronzera w załamaniu powieki. Bronzer świetnie sprawdza się w załamaniu powieki. Można wszystko nim rozetrzeć i dodaje trochę ciepła do makijażu, nawet w chłodnych kolorach. I przez to makijaż też jest spójny. Tak, używam cały czas trzech pędzli, w zasadzie dwóch, bo tego używam po raz pierwszy. To jest tutaj napisane Socket Line. Ja go będę używać tak troszeczkę. Podkreślę w tą stronę buźkę. Tak, mi oko jeszcze na chwilę. Tutaj podkreślę jeszcze rzeczywiście Socket Line, czyli tutaj załamanie powieki. Ale użyję go do delikatnego zarysowania dolnej powieki. Dobrze, otwórz i spójrz do góry. Też zrobię to bronzerem i takim głębszym różem odrobinkę. Wiem, to nie jest twoja ulubiona. Ulubiony moment. Teraz jeszcze takim ciemniejszym fioletem do góry jeszcze. Podkreślam trochę dolną linię rzęs. Oczywiście najlepszą metodą, żeby pozbyć się takiego tendencji do mrugania podczas makijażu, to jest to, żeby sobie ten makijaż wykonywać, żeby robić to jak najczęściej. To po prostu oczy się do tego przyzwyczają. Zawsze najtrudniej jest tym osobom, które się po prostu nie malują. Ty masz dość zakręcone rzęsy, więc nie będę ci tych rzęs nakręcać, tylko wytuszuję. Nałożyłam pierwszą warstwę tuszu i miałam okazję, żeby wypróbować nową pomadę z Nabli w kolorze Venus. To jest Ash Blonde, czyli idealnie Ash Blonde. Uważam, że kolor perfekcyjnie dobrany do twojego koloru. To jeszcze jedną warstwę tuszu nakładam. Rzęsy mam bardzo długie. To taki bazowy makijaż mam już gotowy. I na usta nałożę troszkę koloru, taki delikatny błyszczyk, to nawet nie jest może w tej wówcie kolorze. To jest po prostu błyszczyk też, żeby pielęgnować usta, żeby nie przesychały. Na zakończenie nałożę jeszcze rozświetlacz na szczyty kości policzkowych. Ten zestaw jest taki delikatny, to jest taki na co dzień rozświetlacz, to nie będzie wielka tafla, ale naprawdę efekt też jest widoczny.
tutaj też. Blendujemy razem z bronzerem i różem. Tak wygląda skończony makijaż. Rozpuściłyśmy włosy Pauliny, bo tak normalnie je nosi. Jest to codzienny makijaż do szkoły, do pracy, który możemy zrobić w około 10 minut. Oczywiście te kroki zajęły nam trochę dłużej, bo przygotowywałyśmy wszystko, bo trzeba było wyjaśnić, zrobić każdy krok oddzielnie. Natomiast rzeczywiście w warunkach domowych 10 minut, szczególnie jeżeli mamy już ustalony plan gry, czyli wszystkie produkty stoją w jednym miejscu, jesteśmy zorganizowane, mamy pędzle przygotowane, nasz spodeczek i wszystko inne, to rzeczywiście zajmuje dosyć szybko. Ty lubisz naturalny efekt rzęs, zresztą masz bardzo piękne rzęsy, więc nic innego nie potrzebujesz, nawet zalotki. W każdym razie efekt jest naturalny, dobre krycie, nie ma efektu suchości, nie ma efektu pudrowości i ten makijaż powinien starczyć na cały dzień. Bardzo dziękuję Paulinie, mam nadzieję, że spodobał Wam się ten filmik i zapraszam na kolejne filmiki do subskrybowania mojego kanału i oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, czy jeżeli chcielibyście zobaczyć coś jeszcze w tematyce kosmetyków mineralnych, to piszcie. Pa!